Paty pierwszej drużyny na korytarzu biegiem zbiórka! Kociarstwo drugiej drużyny na korytarzu biegiem zbiórka! Koty trzeciej drużyny na korytarzu biegiem zbiórka! Felix Falk, jeden z przedstawicieli kina moralnego niepokoju, autor m.in. Wodzireja, w 1993 roku zrealizował głośny film Samowolka. Był to drugi polski film po Królu Władysława Pasikowskiego, który bez cenzury ukazał kulisy ówczesnego życia w koszarach i zjawisko zwane falą. Rozłóżcie koc, zróbcie kocrowi pompki na suficie. Ten niezwykle odważny film stał się wydarzeniem. Między innymi doceniło go jury gdyńskiego festiwalu, nagradzając Feliksa Falka złotymi lwami za reżyserię. Jeszcze raz zrobicie taki numer i pożałujecie tego. O co chodzi? Już dobrze wiesz o co. Wypad. Film zgromadził na planie wielu doskonałych aktorów, na czele z Robertem Gonerą, znanym między innymi z Długu Krzysztofa Krauzego. Robert, słuchajcie, nie mamy czasu. Gdyby zobaczyli na kompanii, że nas nie ma, to mamy przeklapane. Jaga, to idź, wyjmij to ciasto. Ja naleję herbaty. Pomogę wam kroić. No to chodź. W sierpniu Robert Gonera na antenie telewizji Kinopolska również w filmach Trzy dni bez wyroku. Sorry. I Nie ma zmiłuj.